Marszałek Samurawy. Odpalają radny kibice i w filmie otwieram na pierwszej kwestii dla budzików. Gram zbroję, dzisiaj wygrano to trykot na włosy w szarku, biało, żółty, dla magicznych gości, Bydgoszcz Arce. Szanowni Państwo, flary odpalone! Zagrzewających się do walki w dzisiejszym spotkaniu. Słyszymy ich strzaty już za chwilę. Już za moment. Szanowni Państwo, mocno razy krzyżymy spotkanie drużyną Warsaw. Szans! Jeden, już zjada zawie. Dwa, jeszcze kubice. Sześć, Jan Kredi. 74 Dariusz Poświata, 75 Paweł Pankar, 77 Paweł Zawielski, 80 Jan Omelańczuk, 81 Mateusz Poneta, 85 Karol Kowalczyk, 87 Łukasz Przygodziński, 93 Rafał Jaworski, 94 Rafał Barszczewski, 96 Adam Dobkowski, 98 Szymon Rapacki i 99 Michał Adamczyk, drużyna Warsaw Sharks. Widzimy kapitanów, którzy już wychodzą na środek murawy. Widzimy też sędziów. Szanowni Państwo, wszyscy tutaj ubrani w takie piękne paszowe stronie. To właśnie sędziowie dzisiejszego spotkania. Wydział sędziowski. Dobra, chcę z tą flagą mogę podejść. Dobra, kapitanowie obu drużyn na murawie. Na początku kapitanowie już za chwilę odbędzie się rzut monetą, w którym zadecydują zwycięzcy, czy będą piłkę odbierać na początku spotkania, czy może będą chcieli oddać ten przywilej na drugą połowę spotkania. Będą też wybierane strony. To jest druga kolejka PLFA. W pierwszej kolejce drużyna Warsaw Sharks zwyciężyła z Oleszkin Lakers. Natomiast drużyna bydgoskich łuczników przegrała z Rhino. Czekamy teraz na również u siebie. Ustawienie po lewej stronie zawodników Bydgoszcz. 14-22. Zobaczymy, jak się potoczą losy dzisiejszego spotkania. Pogoda odrobinę lepsza niż w zeszłym tygodniu. Jest trochę cieplej. Też nie zanosi się na opady deszczu. Nie zanosi się na opady deszczu, także miejmy nadzieję, że będzie można się wykazać zarówno w grze biegowej, jak i w grze podaniowej. Widzimy, że losowanie już się odbyło. Na początku piłkę odbierać będą goście. My będziemy wykopywać, a więc rozpoczniemy mecz od formacji kick-off, tak jak za każdym razem, szanowni Państwo. To jest sposób, w jaki się rozpoczyna mecz futbolu amerykańskiego. Na początku jedna drużyna będzie wykopywać piłkę, drużyna odbierająca rozpocznie następną zagrywkę od ataku.
Sędzia ustawia piłkę na 30 yardzie boiska. Piłkę będą wykopywać Warsaw Sharks. Odbierają Bydgoszczów. Trochę wieczna pogoda, dzisiaj nie jest ciepło. Tak wiem, wiatr nie będzie sprzyjał akcjom podaniowym, z których słynie Luke Veta Wade. 47 Piotr Marciniak przygotowuje się do wykopania. Na początku tego spotkania przede wszystkim to, że występujemy dzisiaj w roli faworyta. Warsaw Sharks to drużyna, która w zeszłych sezonach występowała w top lidze, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej. Natomiast drużyna z Bydgoszczy dołączyła do PLF-a 1, grając 4 sezony w PLF-a 2. Udało się awansować. W tym momencie próbują zawodnicy z Bydgoszczy pokazać, że to jest dobre miejsce w PLF-a 1. W naszej grupie mamy 3 drużyny, które awansowały z PLF-a 2, ale już w tym momencie Piotrek Marcinkowski wykopuje piłkę i rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Widzimy bardzo dobry wykop, piłka opuszcza boisko. Dlatego już wiemy teraz, że drużyna z Bydgoszczy będzie rozpoczynać atak z 20 yarda, a więc na boisku już w tym momencie melduje się nasza defensywa. Bydgoszczy 5 yardów cofnięcia. Tak, zawodnik z piłką został powstrzymany przed linią wznowienia. Jak na razie, aby akcje biegowe groziły. Strata yardowa tutaj po stronie Bydgoszczy. Za wcześnie, aby rokować takie wyroki. A tak, ten wykazał się Dariusz Świata. Już w tym momencie druga tryba do przejścia między 15 yardów. Po raz kolejny. Zagadka biegowa, ale został przewrócony. Zawodnik z piłką. To był Szymon Płóciennik. I już widzimy, że zawodnicy z Bydgoszczy będą swoją trzecią próbę rozpoczynać, mając do przejścia jeszcze 14 yardów. 13-14 yardów przed bydgoskimi uczniami. Piłka w grze, tym razem docenią się na zagrywkę. Podanie, bardzo dalekie podanie, ale piłka została przepuszczona przez ręce White receivera. W już w tym momencie bardzo dobrze Warsaw Sharks pokazują się w defensywie. 14 yardów, czyli zawodnicy Bydgoszczy będą teraz odkopywać piłkę. Pierwszy drive bardzo szybko zatrzymany. Fantastycznie pilnował swojego zawodnika Rafał Michaluk. Młody zawodnik, który jeszcze niedawno występował na boiskach juniorskich, a w tym momencie już pokazuje, że stać go na grę w seniorach i to na najwyższym poziomie. I będą wykopywać piłkę zawodnicy Bydgoszczy. Na piłkę czeka. W tym momencie zawodnicy z Bydgoszczy przygotowują się do przełożenia. Jest to informacja bardzo często stosowana w czwartej próbie, wtedy kiedy jest ciężko zdobyć tą pierwszą próbę. Ja będę wszystkie zasady tłumaczył na bieżąco, ale widzimy, że piłka już w powietrzu wykopana. Ale bliskie wykopanie piłki. Piłka leci bardzo wysoko. Nie ale zawodnicy nie zdecydowali się na jej podniesienie. Już w tym momencie nasza ofensywa na boisku. I to będzie pierwsza okazja do tego, aby zdobyć pierwsze punkty. Szanowni Państwo, w futbolu amerykańskim zdobywa się yardy. Co to oznacza? To znaczy, że zawodnicy mają 4 próby na to, aby przejść 10 yardów. Te 10 yardów jest odmierzane tam po drugiej stronie boiska, widzimy takie pomarańczowe pylony, to właśnie one odmierzają 10 yardów i widzimy też, o i już proszę bardzo, rozpoczynamy pierwszą zagrywkę, Luke Zeta zadecyduje się na dalekie podanie, a już poleta! I mamy przechwyt, proszę Państwa! Pierwsza akcja, Luke Zeta Wade rzuca tam, odbija się piłka od palców, Mateusza Ponety, podbiją do góry, a następnie złapał ją cornerback. Widzimy, że niestety drużyna Bydgoszcz Archers ma tutaj interception. Warsaw przebywali w ofensywie na murawie, po raz kolejny bardzo niefortunnie podbija się na kolejną akcję. Trafia w ręce zawodnika defensywy, a to oznacza, że oni teraz wracają do posiadania piłki. Niestety niezbyt długo utrzymali się tutaj nasi zawodnicy ofensywni.
W związku z tym już teraz drużyna z Bydgoszczy będzie rozpoczynała swoją drugą serię ofensywną. Pierwsza próba podania, ale piłka nie złapana. Po raz kolejny Rafał Michalik był tam w odpowiednim miejscu. Wielkie, wielkie brawa. Rafała Michaluka, skrzydłowy Bydgoszczy. Druga próba w dalszym ciągu 10 lat przed zawodnikami w białych strojach. A drużyna z Bydgoszczy rozpoczyna już po raz kolejny akcja podania, a jednak sam zdecyduje się w piłku. Druga próba również 10 jardów, kolejna próba dalekiego podania, ale fantastycznie zbita ta piłka, tym razem Mateusz Dzioban. Mateusz Dzioban nie pozwoli złapać piłki zawodnikowi w biało-żółtym stroju. Trzecia próba. Bardzo dobrze prezentuje się nasza trzecia linia defensywy. To są tak zwani defensive backs, czyli safety oraz cornerbacki. Ich zadaniem jest nie dopuścić do tego, aby zawodnicy ofensywnie złapali podanie piłki. I piłka Villanueva rozgrywająca w drużynie Bydgoszcz Archers. W tym momencie trzecia próba. Chciał zdecydować się na jakieś podanie, ale nie było do kogo rzucić. I piłka, Złapana tutaj. Wypada. I po raz kolejny. Czwarta próba w dalszym ciągu 10 yardów przed zawodnikami Bydgoszczy. Drugi drive. I znowu wszystkie odpuknięcie piłki. Czekamy, czy teraz piłka poleci w ręce Rafała Kronka. I zobaczymy w końcu. Jak już wspominałem, zawodnicy w futbolu amerykańskim mają 4 próby na to, żeby przejść 10 yardów. To, która aktualnie jest próba, to widzimy na takiej tyczce z pomarańczowym numerkiem, którą widzimy po drugiej stronie boiska. Ponieważ nie udało się zdobyć jardów, w tym momencie będzie to czwarta próba i odkopnięcie piłki. Jeszcze bliżej. Niezbyt udane odkopnięcie, potrzebowało w prawą stronę. Niezbyt dalekie, ale również tutaj zawodnicy rekinów nie zdecydowali się na złapanie tej piłki. I po raz kolejny nasza ofensywa idzie na boisko. Tym razem jeszcze bliżej są nasi zawodnicy pola punktowego. Naszych przeciwników, bo przejścia mają już niewiele ponad 35 jardów. I rozpoczynamy ruch zeta przy piłce, decyduje się na drugie podanie. Dobrze, piłka prawie 20 yardów, wielkie brawa. Tomek Kowalczyk to najlżejszy z zawodników, najlżejszy z zawodników Warsaw Sharks, ważący niewiele ponad 65 kg, ale zdecydowanie nadrabia to prędkością. Ten młody zawodnik jest bardzo skromny, bardzo ciężko pracuje na treningach i tutaj właśnie widzimy tego efekty. I już kolejna pierwsza próba, po raz kolejny podanie. Tym razem Mateusz Poneta wybija dwóch zawodników. Czekał mi się tutaj przez dwóch zawodników defensywnych, niestety został podalony. Ale fantastycznie udało mi się zdobyć pierwszą próbę i już bardzo blisko jesteśmy teraz, proszę Państwa, zdobycia pierwszych punktów w tym spotkaniu. Pierwsza próba. Mniej niż 10 jardów do zdobycia, mniej więcej 7 jardów. Do cieszenia się z pierwszego przyłożenia. Pierwsza próba, teraz podanie na lewą stronę. Piłka złapana, ale wyrzucony z boiska nasz zawodnik, tym razem to był Patryk Karolak. I w tej akcji udało mi się zdobyć około 2 yardów, tylko 4 brakuje zawodnikom. Nie udało się zdobyć Sharks, ilości yardów, ale przesuwamy się troszeczkę bliżej, a więc druga próba, jeszcze tym razem już do przejścia tylko 4 yardy. Jest to bardzo nieduża odległość, zobaczymy czy będziemy dalej ryzykować, czy będziemy dalej rzucać tę piłkę, czy tym razem rekiny zdecydują się na bieg. Mamy biegacza koło. Widzimy, że Rafał Frank otrzymuje piłkę prosto w ręce. Ale zostaje powalony przez powalony już przez linię defensywną naszych gości Bydgoszcz Archers. Nie udało się zrobić na przyłożenia. W dalszym ciągu 3 yardy. Przepraszam, 2 yardy. Więc coraz bliżej tego pola punktowego. Zobaczymy, jaką teraz decyduje się Luke. Może będzie strzał. Trzecia chyba już bardzo mało do przejścia mają nasi zawodnicy. Running back obok Luka. Zobaczymy, czy decyduje się na akcję. Być może uda się zdobyć pierwsze punkty w tym spotkaniu. To byłby bardzo dobry początek i widzimy, że już rozpoczynamy naszą zawodkę. Luke zjadł za to, zdecydował się, że zostało. Proszę Państwa,
Państwa zdobywamy pierwsze przyłożenie w tym spotkaniu. A więc 6 punktów już wędruje na naszą tablicę. Wielkie brawo, Luk Zeta za to. Widzimy na boisku Kamila Rączkę, więc będziemy grali za jeden punkt. Holderem Mateusz Moneta. Przy zdobyciu przyłożenia 6 punktów, w tym momencie nasi zawodnicy będą podwyższać to przyłożenie. I teraz można się zdecydować na podwyższenie za jeden punkt, właśnie takim kopnięciem, które będziemy już za chwilę obserwować. Można się też zdecydować na podwyższenie za 2 punkty, ale Kamil Rączka już w tym momencie wykopuje windę. I zaraz zobaczymy na decyzję sędziów. Ręce uniesione w powietrza, więc 7 punkt już wędruje na naszą tablicę. Doskonale się rozpoczyna to spotkanie dla gospodarzy, dla drużyny Warsaw Sharks. I w tym momencie już będziemy obserwować kick-off. Tym razem zawodnicy Bydgoszcz Sharks będą odbierać tę piłkę. A teraz kolejny kopać piłkę będzie Piotrek Marcinkowski. Marcinkowski ustawia piłkę do wykopania po zdobytym przyłożeniu przez Luka Wejt i udanym podwyższeniu Kamila Rączki. I zaraz po raz kolejny będziemy oglądali ofensywę Bydgoszcz Archers w działaniu. Jak na razie dwa drive'y, dwa szybkie free and out. Nie zdobyli jeszcze yardów, tym mieli wręcz. Zawodnicy lewej strony medują gotowość. Zawodnicy prawej strony również medują gotowość. Piotrek Marcinkowski bierze rozbieg, wykopuje piłkę. Bardzo ładnie, a piłka opuszcza boisko. Zawodnicy tylko Sanchez nie będą rozpoczynać swojej kolejnej serii ofensywnej. Jest 20 yarda. Na 30 yardzie ustawiam. Goście będą rozpoczynać z 30 yarda własnej połowy, a więc do przejścia mniej więcej 70 yardów. I już w tym momencie rozpoczynają Filip Wilanueva, postanowił zostawić piłkę w swoich rękach. Zdecydował się, opuścił boisko i udało się tym razem zdobyć yardy mniej więcej 7. Było to 7 yardów, nie 8, 9. Druga próba w dalszym ciągu przy piłce zawodnicy Bydgoszcz Archers. Drodzy Państwo, tak jest i prosimy tutaj o jak najgłośniejszy doping podczas trwania całego spotkania. To bardzo pomaga naszym zawodnikom i tutaj zdecydowali się zawodnicy gości na bieg, ale już bardzo szybko było tam 3 naszych zawodników z defensywy, którzy nie dopuścili tutaj do zdobycia jardów, a wręcz udało się troszeczkę cofnąć wizję z Bydgoszczy, w związku z tym trzecia próba do przejścia mniej więcej 5 yardów. Za pośrednictwem rozgrywającego zawodnika. Trudne zadanie teraz stoi przed gośćmi. Muszą zdobyć brakujące jardy do zdobycia pierwszej połowy, albo zdecydować się na odkosnięcie piłki. Filip to Wilanueva. Piłka już jest w jego rękach. I zdecydował się na podanie i mamy podanie skuteczne. Jest to podanie jak najbardziej na skuteczne i złapane. W związku z tym zawodnicy z Bydgoszczy zdobywają pierwszą próbę. Złapują receiver i mamy pierwszą próbę w meczu dla Bydgoszcz Archers. W trakcie pierwszego meczu w tym sezonie Bydgoszcz Archers również zdecydowała się na bardzo dużą ilość podań. Pogoda im nie pozwalała tutaj zdobyć za dużo yardów. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Wiatr nie ułatwia tego zadania. Wejter Wilanueva po raz kolejny przy piłce. Rzuca piłkę, ale niestety nie udało się nam złapać piłki Markowi Grzybkowi. Bydgoszcz Archers, ale do piłki nie dopada nikt. Druga próba w dalszym ciągu. Bardzo dobrze piłują swoich zawodników. Kolejną zagrywkę zawodnicy Bydgoszcz Archers. Druga próba do przejścia po raz kolejny 10 yardów. I tym razem po raz kolejny sam rozgrywający stwierdził, że zostawi piłkę. I tutaj mocne uderzenie. W prawą stronę. 37 jest tam to Dzioba. Zatrzymamy po przejściu mniej więcej 5 yardów. Pytanie, czy nie, brakuje jeszcze 5 yardów do pierwszej próby. Trzecia próba
Dobra, 4 yardy przed zawodnikami Bydgoszcz Archers. Trzecia próba. Zobaczymy, na jaką zagrodkę tym razem zdecydują się zawodnicy z Bydgoszczy. I prawdopodobnie będzie to podanie, ale jednak tutaj próbuje obiec naszą linię rozgrywającą. Udaje się zdobyć pierwszą próbę na 20 i opuszcza boisko. Z tego właśnie miejsca rozpoczynają kolejny Bydgoszcz Archers. 21 yard. Po raz kolejny, tym razem biegiem na zewnątrz, wybieg po linię boczną, rozgrywający Bydgoszcz Archers. O czas poprosili trenerzy Warsaw Sharks i za chwilę wracam do gry. Już się kończy. Każdy z trenerów ma do dyspozycji 3 timeouty na każdą połowę spotkania. Jest to niezwykle przydatne narzędzie. Można w ten sposób zatrzymać czas. O, i tutaj jest zgubił piłkę rozgrywający drużynę gości. Podniósł ją jednak. Podaje. Ale podanie niekompletne, za linią stanął zawodnik. Nie zostało złapane to podanie. Bardzo blisko, jeżeli tylko by złapał tę piłkę, miałby w tą drogę do zdobycia pola, do zdobycia. Podanie jest niekompletne, zostało już złapane w momencie, w którym zawodnik opuścił boisko. W dalszym ciągu 10 yardów. Bardzo pomyślnie się to dla nas skończyło, ponieważ złapanie tej piłki oznaczałoby kolejny zysk yardowy dla gości. Już udało im się zdobyć tutaj bardzo duży yardów, a zatem nasza defensywa musi się bardzo mocno postarać. Nie dopuścić do kolejnego, kolejnej pierwszej próby. I zobaczmy, w którym miejscu tym razem udało się zdobyć mniej więcej 8 yardów. 8 yardów. Drużyny gości, trzecia próba. Znajdują się zawodnicy Bydgoszcz Archers. Czekamy w takiej sytuacji, kiedy do przejścia, o, tutaj mniej więcej 3 yardy. W drive'ach bardzo szybko zatrzymana ofensywa Bydgoszczan. Drużyna teraz ofensywa może się zdecydować na podanie, może się też zdecydować na bieg z piłką. No, jednak będzie to podanie, teraz na prawą stronę, ale bardzo dobrze. Mateusz Dzioban. Czwarta próba, 15 yardów do pola punktowego, 5 yardów do zdobycia pierwszej próby. Czekam, widzimy, że będą chyba grali. Są już bardzo blisko naszego pola punktowego, dlatego decydują się na kolejną zagrywkę. Ale mam ustawienie na normalnej akcji. Nie chcę kopać piłkę, szczególnie, że musieliby kopać pod wiatr. Sam z piłką będzie chciał biec rozgrywający. Podanie. I mamy przyłożenie! Tak, proszę Państwa. Proszę Państwa, niesamowite, 7-6. Niestety mamy przyłożenie dla drużyny gości. W związku z tym wynik to 7-6. Będą mieli Tak, teraz doping jest bardzo potrzebny dla naszych zawodników. Złapania piłki, złapania... Udało się rozpędzić ofensywę drużyny Bydgoszcz Archers. Kopnięcia za... Jeden punkt, Bydgoszczanie. Zdecydują się na podwyższenie za jeden punkt. Formacja field goal, odkopnięcie piłki. Patrzymy i goście... I mamy niekompletne trafienie. Nie podwyższają, zatem cały czas nie ma 7-6. Po zdobytym przyłożeniu będą wykopywać Bydgoszczanie. Thank you.
7 do 6 do wykopania piłki przygotowują się zawodnicy Bydgoszcz Archers. Ponieważ straciliśmy punkty w tym momencie, to zawodnicy z Bydgoszczy będą wykopywać piłkę. Piłka już jest w powietrzu. Daleko wykopana piłka, będzie ją łapał. Ci zawodnicy przygotowują się do odbioru. Tak jest, piłka została złapana. Tutaj jeszcze chwila zastanowienia, w którą stronę podjąć. Ale zawodnicy z Bydgoszczy nie pozwalają zdobyć za dużej ilości jardów. Ale mimo wszystko z 22 jarda rozpoczyna kolejny drive zawodnicy. Miejmy nadzieję, że uda się zdobyć kolejne przyłożenie. I rozpoczynamy z 22 jarda. Na boisku oczywiście Luke Zeta Zeit. Brak biegacza, więc czekamy na akcję podaniową. A więc pierwsza próba. Luke Zeta Zade przy piłce. Decyduje się. I po raz kolejny mamy przechwyt. Proszę Państwa, zbyt daleko dla piłka. Piłka. Nie miał szans Rafał. Przypowała w kierunku zawodnika gości. Jeszcze tutaj naradzają się sędziowie nad tym, czy to podanie, czy to interception zostanie uznane. A jednak podanie niekompletne, druga podanie próba, 10 jest jardów niekompletne. Przed zawodnikami Warsaw. Cały czas dla nas to, że nasza ofensywa cały czas przy piłce. Druga próba. Cały czas do przejścia 10 jardów. Łapie tym razem krótkie podanie. I mamy pierwszą próbę dla Warsaw Sharks. Janu Malańczuk, który w poprzednim spotkaniu przeciwko drużynie Austin Lakers był jednym z najczęstszych celów podań naszego rozgrywającego. Pierwsza Luka próba, Zeta, który jednocześnie jest trenerem naszej formacji ofensywnej. I kolejna pierwsza próba. Zobaczymy, co to będzie. Tak jest, fantastyczne! Podanie złapane przez Mateusza Ponetę. Czy zdobył pierwszą próbę? Chyba jeszcze paru jardów zabrakło. Przepraszam, paru jardów. Nie, jednak mam pierwszą próbę dla Warsosza. Z 45 jarda rusza kolejny atak rekinów. Udało się zdobyć dokładnie 10 jardów, ależ teraz się nie zrozumieli zawodnicy Szar. Nieporozumienie rzucona zupełnie w miejsce, w którym nie zdobyła się żaden zawodników. W granatowym stroju, druga próba 10 jardów z zawodników obrony. Na szczęście nie została przez nich złapana, zatem druga próba do przejścia po raz kolejny 10 jardów. I także krótkie podanie na prawą stronę. Walczyk tam wyrywa się. Ach, fantastycznie tam wywinął się obrońcą i zdobywa około 4 jardów w tej akcji. Karol Kowalczyk. Wydawało się, że to będzie akcja z stratą miastową, ale bardzo dobrze. Bardzo zwinnie wyminął jednego z obrońców, który tam rzucił się na niego i zdobył 4 jardy w walce przez kilku innych. Druga próba. Ale udało się nawet 7 jardów zdobyć. Mniej więcej 3 jardy, więc trzecia próba do przejścia 7 jardów. Wprowadza do gry Dominik Zielewski, nasz center, i tym razem Luke Zeta Zeta zdecydował się, że zostanie przy piłce. Tak jest! Pierwsza próba! Wielkie brawa dla Luka Zeta. Piłka ustawiona już na 28 minut, jardzie połowy, Archers, niecałe 30 yardów do pola punktowego, kolejnych 6 punktów dla zawodników w granatowych strojach. Biegowe, najczęstsze biegi przez rozgrywających. I pierwsza próba. Dużo czasu ma rozgrywający. Bardzo dużo czasu miał ten narzucenie piłki. Złapał piłkę Kowalczyk. Fantastycznie złapana piłka. Po raz kolejny Karol Kowalczyk. Karol Kowalczyk.
i sędzia ustawił się na trzecim jardzie przed polem punktowym. Zobaczymy, czy po raz kolejny zawodnik numer 1, czy numer 1 będzie starał się sam wbić piłkę, czy oddają górówkę, do którego idzie swoich zawodników. Bez... Pierwsza próba. Piłka rzuca, no, ale wita tuż przed rękoma, kręcę kamerę, pierwszy urok z monety. Druga próba w dalszym ciągu około 3 yardów do przełożenia. Na boisku melduje się 27 numerem Kamil Rączka, zastępują do tych numerów 50 Omelańczuka. Trwa narada, chyba nie ma biegacza po stronie. Wyjmują decyzję, na jaką zagrodkę się zdecydują. I mamy flagę, zbyt szybko do piłki ruszyli. Nietypowa formacja, ale niestety aktywowa flagi na boisku. Muszę powiedzieć, że przekombinowana, zbyt szybko do akcji ruszyli zawodnicy Sharks. I tak i to będzie 3 yardów zrobiło się 8 przed polem. To oczywiście jest to w dalszym ciągu bardzo wysoka do tego, aby zdobyć przyłożenie. 5 yardów, to będzie powtórzenie tej próby. W dalszym ciągu druga próba, niestety tam znacznik przestawiony na trzecią, co powinni sędziowie zauważyć. Próba numer 2. Tak, zdecydowanie powinno to być druga, powtórzenie próby. O, i już widzimy, że jest druga próba. Daleka piłka do Mateusza. Piłka leci i tak jest! I Mateusz, mamy przełożenie! Mateusz Poleta z numerem 81. Dalek daje kolejne 6 punktów. Mamy przełożenie! Zawodnikom Szart w tym momencie wynik spotkania to 13 do 6. Czekam teraz na tablicę dla drużyny gospodarzy. Mateusz Poneta to zawodnik, którego można było oglądać przez wiele lat na warszawskich boiskach. Przez 2 sezony grał w drużynie Grindax Radom razem z kilkoma innymi zawodnikami. Postanowił jednak przenieść się na ten sezon do Warszawy i widać, że cały czas prezentuje fenomenalny poziom. Mamy 2 biegaczy. Mamy teraz podwyższenie. Za rozgrywającym z kanadyjskim paszportem Lukeem Vetoveit. Nietypowa formacja. Długo ustawiałem się przed tym zagraniem zawodnicy Sharks. Chyba pierwsza z widzę ich w takiej formacji, ale już mamy. Nasi zawodnicy rozpoczynają podwyższenie. Pytanie, co pokażą sędziowie. Podwyższenie nieudane i mamy wynik spotkania 13 do 6. Prowadzą gospodarze. Postanowili, że spróbują podwyższyć się to przyłożenie za 2 punkty. Można to zrobić poprzez wykonanie kolejnej zagrywki ofensywnej. Rozpoczyna się wtedy bardzo blisko pola punktowego, ale dostaje się 2 punkty. Natomiast to podwyższenie jest nieudane w związku z tym 13 do 6 dla nas. Sprawdzałeś te przepisy? W sumie mogłem ci szkolenie zrobić, ale przed tym. Dobra. Po zdobytym przyłożeniu wykopował piłkę będzie Piotrek Marcinkowski po raz kolejny. Jak na razie każde jego wykopanie nie zakończyło się akcją powrotną. Zawodnicy z Bydgoszczy nie łapią piłki i wolą rozpoczynać z 20 yarda. Piotr Marcinkowski bierze rozbieg, już wykopuje w tym momencie piłkę, która leci bardzo daleko. Zawodnicy z Bydgoszczy zdecydowali się ją podnieść i biegną. Przedziera się, ależ tam mocne powstrzymanie. Udało się dobiec do 30 yarda. Zawodnika z numerem 13. Oczywiście, jeżeli chodzi o kick-off tutaj w 30 yardzie. Zawodnik. Jest to jak najbardziej wskazane, żeby zawodnicy podnieśli piłkę. Kolejny drive. Piłka przeleci 10 yardów. Zawodnicy drużyny, która wykopywała, też mogą tę piłkę podnieść. W formacji punt jest troszeczkę inaczej. I pierwsza próba dla drużyny gości. Bieg środkiem. Zdobył kilka yardów. Udało się tutaj troszeczkę zmienić naszą obronę. Około 7-8 yardów. Zawodnicy dobry bieg zawodnika z numerem 7 yardów. Druga próba, 3 yardy przed zawodnikami Bydgoszczan. Jakub Widawski. Druga próba, 3 yardy do przejścia. Oraz kolejna akcja biegowa. Ale jest tutaj blokowany przez naszą defensywę. Mimo wszystko udało się zdobyć zawodnikami w białym stroju pierwszą próbę
i piłkę ustawione na 47 jardzie połowy Bydgoszcz. Pierwsza próba kolejna dla zawodników bydgoskiej ekipy. Z piłką znalazł się Krzysztof Tomczak. To zawodnik, który w zeszłym sezonie występował w drużynie Mistrzów Polski Panthers Wrocław. Pierwsza próba. Razem podaje bardzo dalekie. I piłka. Udało się. Piłka złapana. Nie. Ale mamy flagę na boisku. Flaga, czekam na werdykt sędziego. Podanie było niekompletne. Czekam jeszcze na werdykt. Przewinienie przeciwko Bydgoszczy, uderzenie karskiem, niezbędne zachowanie, 15 jardów przeciwko drużyny gości. Drużyny. Wykonałem przez drużynę gości, to jest 15 jardów kary za niesportowe zachowanie, uderzenie karskiem. W związku z tym drużyna z Bydgoszczy zostaje cofnięta o 15 jardów. To jest bardzo dobra informacja dla nas. Widzimy, że póki co ten mecz jest bardzo czysty, na razie mało kar. A podbita piłka, bardzo świetna interwencja z numerem 50. Łukasz Wojtkowski. Łukasz Wojtkowski zbija piłkę, która zmierza prosto w ręce zawodnika Bydgoszczy. Trzecia próba. Który gra już 9 lat w futbol amerykański. Zawodnikami Bydgoszczy. W drużynie Spartans. Będą musieli się zdecydować na jakąś długą akcję podaniową. Z dużym doświadczeniem drużyny Warsaw Sharks i bardzo duże problemy na Filip Villanueva rozgrywający z Bydgoszczy. Kilku zawodników z defensywy, Osman teraz go tam blokuje, Osman Sunkiewicz. Fantastycznie! Nasza defensywa blokowała cały czas rozgrywającego drużynę gości. Nie udało się mu zdobyć. Poblokowali wszystkie drogi wyjścia zawodnikowi z białej koszulce. Czwarta próba. Czwarta próba. Zdecydowanie lepiej pokazuje się teraz defensywa Warsaw Sharks. O czas poprosili zawodnicy Archers. Nie wiem, czy to i mamy timeout dla drużyny Bydgoszczy. Ale się zorientowali, czekamy teraz na wznowienie gry. Już się skończył. Czwarta próba. Archers tutaj na piłkę będzie czekał z numerem 81 Mateusz Planeta, czy ja dobrze widzę? Nie, przepraszam, 21 to chyba jest Mateusz Dzioban. Ale do przejścia mają ponad 20 metrów. W związku z tym być może zdecydują się na odkupnięcie piłki. Taka jest formacja, ale oczywiście można też z formacji Panty wykonać fake, czyli zmiłkę dla przeciwników. I jednak zdecydowali się na odkopnięcie piłki. Wreszcie dobre wychowanie piłki bardzo przez wysoko. Archers. I z 48 yarda ofensywa Warsaw Sharks będzie kolejny drive w tym meczu zawodników. Mając troszeczkę ponad 50 yardów do przejścia. Boisko do futbolu amerykańskiego razem z polami punktowymi ma 120 yardów.
W różnych przypadkach, szczególnie tutaj, jeżeli gra się na boisku piłkarskim, które jest troszeczkę krótsze, to boisko jest stracane o 10 jardów. Dlatego widzimy tutaj znaczniki jardowe po drugiej stronie boiska. Ale już rozpoczynamy pierwszą próbę rozgrywającą, bo jest zakazany, decyduje się na podanie do Mateusza Poleta. I bardzo dobrze, brawo Mateusz Poleta! 20 jardów i na 27 miarcie. Piłka udało się ominąć ustawiona przez sędziego głównego. Bardzo trafnie Mateusza. Udało się ominąć trzeciego. Dzięki temu pierwsza próba dla nas. Pierwsza próba Warsaw Sharks. Piłka już w rękach rozgrywającego. Ma troszeczkę kłopotów z podaniem. Nie ma do kogo rzucić, więc decyduje się na wybiegnięcie z boiska. I mamy sak. Został tam powstrzymany. 2 yardy przed linią wznowienia akcji. Został powalony rozgrywający. Został powstrzymany przez Mateusza Marciniaka. Pakiet daleko przy linii bocznej. I Luke Zeta Zeit. Druga próba. 11-12 yardów przed zawodnikami. Druga próba. A w tym momencie zakończyła się pierwsza kwarta spotkania. I zakończyła się 11 yardów. Druga próba przed zawodnikami Warsaw Sharks w dalszym ciągu 11 yardów. Wynik spotkania po pierwszej kwarcie 13-6 dla gospodarzy. I jeszcze jakieś zmiany, ale tam były, ale pyt. Tym razem daleko. Piłka miała polecić do Mateusza Pochyty, ale podanie było niecelne, piłka nie została złapana. A zatem trzecia próba do przejścia, cały czas 11 jardów. Piłka ustawiona na 28 jardzie połowy Arches, trzecia próba w dalszym ciągu 12 jardów przed zawodnikami Warsaw Sharks. Piłka w grze. Po raz kolejny bardzo blisko rozgrywającego Sharks zawodnicy z białą, że tutaj jest jakieś zamierzanie w środku pola. Aż w końcu pada, powalony z numerem 3. Rozgrywający, ale niestety nie ma miejsca. Yard może 2. Czekał na bloki ofensywnej. Czekamy na jakim akcji zdobyje się, ale mamy już na morale, więc prawdopodobnie, no, i prawdopodobnie się zdobyć brakujące 9 yardów. Punt. Zaraz zobaczymy. Nie. Jednak zawodnicy zdecydowali się na rozegranie tej czwartej próby, a zatem podanie piłki do Mateusza Ponety. Ale nie zdobył on pierwszej próby. Niestety nie zdobył pierwszej próby, ale mamy tutaj jeszcze jakąś flagę na boisku. Czekamy na decyzję sędziego. Zaraz zobaczymy, jaki komunikat przygotują dla nas sędziowie. Kto dopuścił się przewinienia? No i mam delikatną konsternację na murawie, nie do końca wiemy, co na tym nie to się dzieje, ale widzimy zmianę formacji, pojawia się defensywa Sharks, ale przewinienie przeciwko zawodnikowi Bydgoszczy, ale w dalszym ciągu są oni przy piłce. Natomiast można było próbować tę pierwszą próbę zdobyć, dlatego że nasi zawodnicy nie mieli już dużo jardów do przejścia do pola punktowego, więc nawet przy sytuacji, w której nie udało się zdobyć tej próby, drużyna z Bydgoszczy cały czas. Od tego jest odmierzona kara, 10 yardów i z 11 yarda rozpoczną kolejny drive ofensywny zawodnicy z Bydgoszczy. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś się interesuje futbolem amerykańskim w Polsce, to powiem tylko, że trwa mecz Kings kontra Rebels. Tam po pierwszej połowie wynik 21-0 dla Kings. A już teraz widzimy... Zgubił piłkę wypuszczoną. Zgubioną piłkę. Blisko tam Piotrek Maszynkowski. Kopacz, jednocześnie cornerback drużyny Warsaw Sharks, nie pozwolił zawodnikowi w białożytym stroju na złapanie piłki. Trwa druga kwarta spotkania. Wygrywamy 13-6.
Druga połowa z Bydgoszczy. 10-2 przejścia. Piłka już w rękach rozgrywającego Filipa Villanuevy. To jest 22-letni rozgrywający ze Stanów Zjednoczonych. Już widzimy, że zbiegają tam do niego zawodnicy defensywy. Defensywy opuścić boisko. Mimo wszystko udało mi się tej akcji zdobyć około 6 yardów, więc udało się. Niewiele miał. Nie udało się zdobyć. Pierwszej próby, a zatem trzecia. Próba dla Bydgoszczy. 4 yardy do przejścia. Więc bardzo dobra akcja rozgrywającego z numerem 6. Widzimy, że zawodnicy ofensywy Bydgoszczy na zmianę decydują się na zagrywki podaniowe, zagrywki biegowe. Tym razem jednak krótki bieg, krótkie podanie na prawą stronę. Ale tam bardzo szybko. Jeszcze i tak, udało się. Kilku zawodników defensywy rzucało się tam na zawodnika z piłką. Nie udało się połać, ale był tam Krzysztof Tomczak. Nie mogli go przewrócić, ale sytuację wyjaśnił, więc numerem 30, były reprezentant Polski, Krzysztof Tomczak. Krzysztof Tomczak to zawodnik, który w zeszłym sezonie grał w drużynie Mistrzów Polski, Panthers Wrocław. W tym sezonie zdecydował się na transfer do Warszawy, do drużyny Warsaw Sharks, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. A w poprzednim meczu przeciwko drużynie Olsztyn Lakers zdobył tytuł MVP, czyli był najbardziej wartościowym zawodnikiem meczu. Czwarta próba, odkopnięcie piłki. Trochę płasko kopnięta piłka. Bardzo nie zostało się na panie jej zawodnik. Toczy się po murawie. Nasi zawodnicy nie zdecydowali się bardzo podnieść. Bardzo dobre kopnięcie. Wydawało się, że piłka leci dosyć więc płasko, że będzie łapał zawodnik z numerem 21. Bardzo pozytywny dla różnych gości. Na 9 jardzie zatrzymała się kopnięta piłka. Przeturlała się przez 1/3 boiska. No i chyba najlepsze wykopanie piłki jak do tej pory zawodnika w białym stroju. Ale co na szczęście została powstrzymana ta ofensywa, dzięki temu na boisku już widzimy naszych zawodników ataku. Dowodzony przez rozgrywającego, grającego trenera Luka Zetazate. Piłka w grze. Krótkie podanie. Tutaj mamy problem z utrzymaniem piłki na Mateusz Koneta, ale cały czas biegnie. Fantastycznie trzymał się na nogach, bardzo długo i świetna zdobycie jardowa. Brawo Mateusz. W 10 yardach pada powalony na murawę. Czy udało mu się zdobyć pierwszą próbę? Czekamy na decyzję sędziego. Tak, mamy pierwszą próbę dla Warsaw Sharks. I mamy pierwszą próbę. Zetazate, Koneta. Piłka w grze. Teraz kończy się do rzutu. Podanie. Łapie piłkę z grający z numerem. Ale bardzo szybko zatrzymany Rafał Frąk. Słyszałem, jak rwane były szwy na jego koszulce. Ustawia się dalej. W dalszym ciągu mamy około 10 yardów, może 9 do zdobycia pierwszej próby. Druga próba. Któremu udało się zdobyć mniej więcej 1 yard, a więc druga próba. Piłka w grze, kolejna próba podania. Niestety tym razem nie udało się tej piłki zachować Jędrzejowi Kowicy. Kowica z numerem drugim zbyt późno odwrócił się do lecącej w jego kierunku. Trzecia próba, rozpoczynamy z tego samego miejsca. Widzimy też małe zmiany na boisku. Tutaj w linii ofensywnej Robert Turek. Trzecia próba. Podanie. Piłkę złapał. Po raz kolejny Mateusz Koneta. Czy udało mu się przeżyć na pierwszą próbę? Czekamy na ustawienie sędziego. Czwarta próba. Brakuje pół yarda. Bardzo gęsto tam ustawili się zawodnicy Archers w obawie przed QB sneak. Przepychanka. I mamy pierwszą próbę. I tak jest. To było się udało się zrobić. Ponieważ była to czwarta próba do przejścia, zostało dosłownie kilka centymetrów. Zawodnicy zdecydowali się bardzo szybko zaatakować, przepchnąć zawodników z Bydgoszczy. To się udało. Ale mamy pierwszą próbę na 39 yardzie połowy Sharks. I tym razem rozgrywający rzuca piłkę.
Sprawdzimy, czy podanie kompletne. Kompletne podanie 8-9 yardów. Zdobyte przez duet front. Udało się zdobyć Zeta razem Zate. 8 yardów. Widzimy, że bardzo szybko grają nasi zawodnicy ofensywni. Nie spędzają zbyt dużo czasu odchodu, o ile w ogóle go organizują. To utrudnia życie defensywie, która nie może się przygotować. Nie ma wystarczająco dużej ilości czasu. Druga próba. Po raz kolejny ktoś to rzutu łapie. Podaje. Ale niestety za długo leciała ta piłka. Mocne dwa uderzenia po i w bardzo trudnej sytuacji był Jan Malańczuk. Trzecia próba cofnięcia o yard. Trzeciej próby mają do zdobycia 3 yardy za zawodnicy Sharks. Czekam na kolejną akcję. Trzecia próba. Cały czas mniej więcej 2-3 yardy do przejścia. Ponownie będzie rzucał Zeta z zerywka i fantastycznie jest wyłapana ta piłka. Jędrzej Popica cały czas utrzymuje się na nogach. Nie daje się przeważyć trzem zawodnikom defensywy. Coś to była za walka. Fantastycznie Jędrzej Popica. 18-letni zawodnik, proszę Państwa, 18-letni, który waży tylko 81 kg, natomiast widać, że dużo siły, dużo młodzieńczego wigoru tego zawodnika nie dał się powalić. My w tym momencie zdobywamy pierwszą próbę. 83 tutaj słyszę, że jednak 83 kilo. Przed kupą. I bardzo długie podanie w środek boiska, ale... Nie udało się tam naszym receiverom dobiec i złapać to podanie. Ani Rafał Frąg, którzy byli chyba najbliżej tego podania. Druga próba w dalszym ciągu 10 yardów. Druga próba, 10 yardów. W dalszym ciągu piłka ustawiona na 30. Jak na razie z problemami, ale cały czas posuwa się nasza ofensywa do przodu. Widzimy, że na boisku jest Robert Turek w linii ofensywnej. Wspominał on, że walczy do upadłego, czyli całe 5 minut na boisku, ale to nieprawda. Widzimy tutaj mocną walkę i druga próba, podanie. Po raz kolejny nie zrobił się swoim skrzydłowym. Niestety troszeczkę Karol Kowalczyk nie złapał piłki. Trzecia próba w dalszym ciągu 10 yardów. W dalszym ciągu piłka na 30 yardzie. Wdało się tutaj troszeczkę zamieszania do naszej ofensywy, ale trzecia próba. Czekał na kolejne zagranie, po raz kolejny nie ma biegacza koło Luka Zetowej. I rozpoczynamy tę trzecią próbę. Teraz podanie. Fantastycznie, Jan Malańczuk złapał i został powalony. Linii 10 yarda. Chyba zabrakło mu około jednego yarda, czyli w czwartej próbie. Że troszeczkę zabrakło. W pierwszym yardzie. A więc czwarta próba. Czwarta próba, jeden yard brakuje zawodnikom. Centymetry. Albo Sharks do zdobycia kolejnego powinien powiedzieć wcale. Przepychają się tam nasi zawodnicy. Kubisnik. Łapany za nogi Luke, czekamy teraz na... I piłka dla Bydgoszcz. Nie udało się zdobyć brakującego yarda. Wydawało się, że ten kubisnik będzie skuteczny, że uda się przepchnąć piłkę pomiędzy zawodnikami Archers, ale tym razem twardo ustawiona defensywa Archers powstrzymała atak skradającego się tam z piłką Luka Zetazate. I mamy pierwszą próbę na 20 yardzie dla Bydgoszcz Archers. Czekamy, jak tym razem się zaprezentuje ofensywa kierowana przez... Pierwsza próba dla Bydgoszcz. Pierwsza zagrywka będzie biegowa. Pierwsza akcja biegowa. Dwa, ale trzy, już Dariusz Poświata uwiesił się tam na zawodniku gości. Z piłką biegu Szymon Puziennik. Druga próba. 8 yardów przed sobą. Druga próba. Dla Bydgoszczy. Do przejścia 8 yardów. W trudnej sytuacji. Druga próba 7 yardów przed sobą. Wiemy, że już jakiś czas trwa ta druga kwarta. Wiadomo, że... Tym razem sam rozgrywający daleka piłka. Ależ bardzo blisko do pełnej piłki był Piotr Marcinkowski. Ale Piotrek Marcinkowski pokazuje gest, że nie dopuścił do złapania tej piłki. Pozwolił przez agresywera drużyny gości. Brawo Piotrek. Lecącej w jego kierunku. Gdyby to się udało, to tak naprawdę miałby wolne pole do tego, aby pobiec end zone gospodarzy i zdobyć 6 punktów, ale cały czas w ciągu 13-6 dla 7-8 yardów do przejścia na gości.
Trzecia próba w naszym punkcie 7 yardów. Tym razem podanie fantastyczne. Nasz prezes Osman Sunkiewicz zbija tę piłkę. Zbija piłkę, lecącą wprost w ręce skrzydłowego Arczew. Dzięki temu czwarta próba. I widzimy formację Panth na boisku. Widzimy, że nasi zawodnicy pierwszej i drugiej linii defensywnej, czyli linebackerzy, czyli linia defensywna jest tutaj bardzo czuła na to, żeby zbijać te podania. Nie zostawiają tylko i wyłącznie naszych DBs do walki z tą piłką, ale sami włączają się aktywnie. Zbijanie piłek, dzięki temu czwarta próba. Przypomnę, że prawdopodobnie zawodnicy w Bydgoszczy zdecydują się na punkt. Piłka tym razem po prostu leci po ziemi, ale tym razem nasi zawodnicy zdecydowali się złapać tę piłkę. Ale tam kilka mocnych uderzeń. Złapał ją Mateusz Dzioban, ale bardzo szybko Dziobanowi piłka dobiegli do niego zawodnicy z Bydgoszczy. O, mam tam jakąś kontuzję. Prosimy o, chyba proszę, nam będzie karetka. Niestety, mamy tutaj jakąś kontuzję. Jak bardzo często mówią zawodnicy futbolu amerykańskiego, ten sport to nie sport kontaktowy, to sport kolizyjny. W związku z tym czasem zdarzają się takie sytuacje, że zawodnicy w takiej sytuacji szybko to niemu udzielona pomoc i klęczą, nie będzie w ten sposób problem. Oddają szacunek. Zobaczymy na boisku zawodnika. Leży na boisku. Z numerem. Ale widzimy, że udało się tutaj wstać o własnych siłach. Łukasz Wojtkowski, wielkie, wielkie brawa. Zaczął zawodnik, opuszcza murawy na swoich własnych nogach. Za chwilę. Pierwsza próba z 45 yarda. Łukasz Wojtkowski przy piłce ofensywa. O bardzo miłym pseudonimie Łyda. To jeden z bardziej charakterystycznych zawodników naszej defensywy. Wspominałem już o tym, że 9 sezonów już zmaga się tutaj w polskiej lidze futbolu amerykańskiego. Ale już teraz przechodzimy do ataku. Piłka w grze. Luxe to zatem decyduje się na podanie, ale jak to było? Podanie, które rzucił w sam środek czterech zawodników obrony. Na szczęście żaden z nich nie przechwycił tej piłki. Druga próba, zaszła po 10 yardów, piłka ustawiona na 40 yardów. Druga próba, 10 yardów. Drużyny Warsaw Sharks przygotowuje się do kolejnego rzutu. Ale tym razem z biciem popisał się Paweł Kubiak. Pawła Kubiaka, trzecia próba w dalszym ciągu 10 yardów. Ciężko idzie zdobywanie boiska w tym drive'ie. Troszeczkę przez Luka zmniejszyło się tempo ofensywy. Obu drużyn. Trzecia próba w dalszym ciągu 10 yardów przed zawodnikami Warsaw Sharks. Do przejścia mniej więcej 55 yardów do pola punktowego. Ale to trzecia próba. Cały czas trzeba się skupić na tym, żeby zdobyć tę pierwszą próbę. Mamy drugą kwartę. Wynik spotkania 13-6 dla gospodarzy. I widzimy zmiany na boisku. Zmiany na boisku przebiegają. Karola biegnie na prawą stronę, na lewą stronę. Zamieszane w szeregach defensywy. I już rozpoczynamy od krótkiego podania. Tutaj pomysł kolejny. Jędrzej Kupcy dostał już 10 yardów i zostaje powalony bardzo mocnym uderzeniem przez zawodników białego stroju. Ale udało mu się zdobyć pierwszą próbę. I tak, łańcuch wędruje o kolejne 10 yardów. Pierwsza próba, 45 yardów. Tak jest, pierwsza próba dla nas. Dalszy ciąg, druga kwarta. Dominik Żylewski, nasz center, za moment wprowadzi piłkę do gry. Zobaczymy tutaj prawdopodobnie próbę zadania, ale nie, jednak zdecydował się zostawić tę piłkę dla siebie. Zawodnik. Bieg, ale niestety widzimy tutaj w trawie na boisku. Czekamy na werdykt sędziego, co? Kto dopuścił się tego przewinienia? Czy ta zagrywka zostanie cofnięta? To byłoby bardzo niefortunne dla nas. Zmógł się wiatr, widzimy na murawie dwie flagi, czekamy, bo sędziowie się naradzają. Luke zabłok po 20 yardów biegiem, czekamy teraz, co powie sędzia w gołej czapeczce. Halo.
mieliśmy chyba holding, 10 yardów przeciwko zawodnikom Warsaw Sharks, no i cały ten zysk yardowy dokonany przez Luka zostaje cofnięty. I druga próba, czy powtórzenie? Komunikatory szaleją. Ale widzimy pierwszą próbę. Powtórzenie pierwszej próby. I Luka jest za to kolejny raz decyduje się na podanie do Mateusza Planety. Przepraszam, to był Mateusz Poneta. Duży zysk jardowy, w okolicach 10 yardów. 8 yardów udało się dopisać teraz do konta Mateusza. Kolejna próba, ale tylko jednego yarda brakuje, aby zacieszyć się z kolejnego kompletu prób. Druga próba przed zawodnikami Sharks. Jeden yard do przejścia. Zmógł coraz chłodniej. Oczywiście zawodnicy bardzo chętnie zdobyliby jeszcze jedno przyłożenie przed wejściem do szatni, ale teraz tutaj się mamy nieporozumienie. Jan Walańczyk łapie tę piłkę, zderzył się niestety z naszym zawodnikiem. Sharks, trzecia próba i niestety około 1,5-2 yardów przed zawodnikami granatowych strojach. Bardzo potrzebnej tutaj pierwszej czekamy próby na jakąś akcję chyba jego w tym momencie, aby zdobyć brakujące, jednak nie jest ustawiony luk jeszcze na pozycji. Cały czas mniej niż yard do przejścia. Pięciu skrzydłowych. Sam biegnie z piłką, ale tutaj dopadli do niego zawodnicy w białożytych strojach. Samemu wywalczyć tę pierwszą próbę. Gdzie ustawi się sędzia? I mamy pierwszą próbę dla Warsaw Sharks. Czyli udana akcja rozgrywającego, minuta ma asysty do dwóch. Zanim tak się zdarza, szanowni państwo, że jeżeli rozgrywający nie może zdobyć tej pierwszej próby poprzez podania, no to się troszeczkę niecierpliwi i zatrzymuje piłkę dla siebie. Tak właśnie było w tym przypadku. Sharks na murawie, pierwsza próba do przejścia mniej niż 30 yardów. Kolejna zagrywka podaniowa. Ale się niestety nie udało się utrzymać tej piłki w rękach. Ostatecznie wypuścił ją z rąk. Druga próba w dalszym ciągu 10 yardów. Piłka ustawiona jest na 35 yardzie połowy Bydgoszczarcza. Trzeba przyznać, że dzisiaj jest troszeczkę cieplej niż tydzień temu, ale cały czas wieje ten nieprzyjemny zimny wiatr. Dłonie naszych wide receiverów są troszeczkę skostniałe. A więc druga próba. Cały czas 10 yardów do przejścia, dalekie podanie, no i tutaj bardzo blisko przechwytu był Tomasz Goździk. Tomasz Goździk, bardzo blisko złapania piłki. Nie zrobił tego interception, natomiast udało mu się czwarta próba w dalszym ciągu 10 yardów przed zawodnikami Warsaw. Czekamy teraz na to, na jaką akcję zdecydują się zawodnicy w granatowych strojach. Widzimy luk, ZTZ nie schodzi z murawy, więc prawdopodobnie będą starali się zdobyć akcją brakujące 10 yardów. Już raz im się tak sztuka udała. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Naradzają się skrzydłowi z rozgrywającym. Widzimy, że nasi zawodnicy będą się decydować na zagrywkę. Zmieniają się skrzydłowi. Prowadzę to małe zamieszanie w szeregach defensywnych Bydgoszczan. Zobaczymy, jak zagra luk. Piłka w drzemie, miejmy nadzieję, że tym razem to podanie będzie skuteczne. Piłka jest tak, piłka złapana, tutaj Kubica, ale dopadł niestety do niego kilku zawodników. Ale wygrał się tam jeszcze! Zgubił piłkę zawodników ze Szar. Teraz została podniesiona przez zawodnika z Bydgoszczy. Natomiast cały czas widzimy tutaj flagi na boisku. Wielkie zamieszanie na boisku, ciekawe jaki będzie z tego, co mi się wydawało jeszcze przed upuszczeniem tej piłki. Jaki będzie finał? Niby tam już powalony zawodnik z numerem drugim, wyrywa się po raz kolejny defensor, później gubi piłkę, flagi lecą ze wszystkich stron, sędziowie się naradzają i czekamy, na co zdecydują się w tym momencie popularne zebry. Widzimy, że na sedlenie defensywa i już pomału zmierza na boisko, to znaczy, że
i piłka przechodzi w posiadanie Bydgoszcz. Schodzą ofensorzy w granatowych strojach. Przewinienie przeciwko Sharks. Sędzia niestety zbyt daleko jest między zawodnikami. Nie wiemy, jakie to było przewinienie. Chciałem pozdrowić Piotrka Bienia, który prosił o pozdrowienia. Bydgoszczy rozpocznie swoją kolejną serię ofensywną. Chłopaka. Pozdrawiam Cię, Piotrek. Natomiast już nie wiem, co się pozostało na zegarze. Chłodniej na stadionie w Ruku. I mamy pierwszą akcję. Archers na 25. I już rozpoczynamy goście. Dalekie podanie. Krzysztof Tomczak piłkę, która tańczyła na rękach skrzydłowego Bydgoszcz. Archers, druga próba w dalszym ciągu 10 yardów przed zawodnikami. Tak, udowadnia, że jest jednym z najlepszych zawodników naszej defensywy. Ale kilka fantastycznych zbić też mają na koncie. Kolejna akcja podaniowa. Piłka została złapana. Złapał piłkę zawodnik Bydgoszcz Archers. Jeszcze zdobył około 5 yardów, został wypchnięty poza linię boczną. W dalszym ciągu mamy drugą kwartę i w dalszym ciągu wynik spotkania to 13-6. W tym momencie sędzia pokazuje, że tu minut wolnik, czyli ostatnie 2 minuty przed obydwoma drużynami w tej połowie. Trzecia próba 6 yardów. 6-7 yardów do przejścia mają zawodnicy w biało-żółtych strojach. Trzecia próba. Szykuje się do akcji podaniowej. Daleka piłka. Złapał zawodnik z numerem 12. Ale już to był pierwszy próba. Ale wyrwano całą piłkę. Nasi zawodnicy. Czekam na werdykt. I tak, tak piłka w posiadaniu. Udało się przejąć posiadanie. Złapali piłkę wyrwaną. Krzysztof Tomczak. Krzysztof Tomczak, były gracz. Rzucił się bardzo przydomnie na tę piłkę. Rzucił się na piłkę, która wypadła z rąk. Dzięki temu, który dopiero co opanowując piłkę, jeszcze podziwiać naszą ofensywę w tej połowie. Zawodników defensywy. Bardzo przyjemnie by się schodziło do piłka ustawiona na 42, 43 yardzie połowy Sharks. Luke Zeta Zeitz już na murawie. Czekamy na kolejną akcję. Cały czas decydują się na granie z dużą ilością receiverów. Sam sobie z piłką. Miała być próba podania, ale nie, jednak Luke Zeta i powalony po zatrzymał piłkę, zostało powalone po przebiegu mniej więcej 4 się kadry. Zawodnicy liniowi obu drużyn. Zamieszanie w środku pola. Kaskami, ale sędziowie nie uznali, aby to było przewinienie. Gramy w kolejnym akcji. Druga próba. 6 yardów przed zawodnikami. Bardzo szybką ofensywą. Gospodarzy. Druga próba, 6 yardów. Akcja podaniowa, złe podanie Luka. Krótkie podanie. Nie miał szansy, bo panie piłki Jan Melańczuk. Trzecia próba. Zdasz mi 6 yardów. Piłka ustawiona na 47 yardzie połowy Sharks, czyli ponad połowa boiska do zdobycia przed zawodnikami gospodarzy. Po raz kolejny przejść do biegu, Luke Zeta Zeitz wymija, Lewoson zdobywa pierwszą próbę i bardzo mocne uderzenie, tak powala go na murawę. Fantastyczny to był bieg. Ale mamy pierwszą próbę dla Sharks, piłka ustawiona będzie na 46 yardzie połowy. Archer, coraz mniej czasu do zakończenia pierwszej połowy, wynik spotkania 13-6. Widzimy, że tam bardzo dobre bloki stosowane przez naszą linię ofensywną i po raz kolejny Luke Zeta daleka piłka. Dalekie podanie. I w asyście dwóch obrońców. Nie została złapana. Karol Kowalczyk nie złapał piłki. Druga próba. Nadolnik Zielewski, 10 nasz centrum, który wprowadza piłkę do gry. To filar naszej gry w ataku. Do ostatnich chwil nie było pewne, czy zagra w tym sezonie ze względu na kontuzję, którą odniósł w sparingu z wicemistrzami Polski. Na szczęście jest z nami, jest na boisku. Druga próba, 10 yardów. I druga próba. Piłka złapana. Zrehabilitował Karol Kowalczyk. W poprzedniej akcji Karol Kowalczyk złapał piłkę.
Czy o czas poproszę zawodnic którejś z drużyny? Nie. Piłka będzie ustawiona. Jednak o czas poprosili zawodnicy, aby zatrzymać upływ sekund zegara meczowego. Trzecia próba, 4 yardy, piłka ustawiona na 34 yardzie. Jest przerwa na żądanie. Połowy Archers. Autorami przyłożeń w tym meczu. Przerwa na żądanie już się pomału kończy, dzięki temu zatrzymaliśmy zegar meczowy. A wspominając o tym, że Lewski nie mógł chociaż nie wspomnieć o naszym rehabilitacie Mateuszu Szczepaniaku, który opiekuje się naszą drużyną. Udało mi się doprowadzić Dominika do sprawności na sezon. I trzecia próba. I szykujemy się do akcji podaniowej. Podanie do Karola Kowalczyka, niestety niezłapane. Z numerem 32 zawodnik Bydgoszcz Archer przeciął lot. Mamy czwartą próbę do przejścia cały czas. Karol Kowalczyk z numerem 85 nie miał szans na chwycenie futbolówki. Zawodnicy decydują się. Na kolejną akcję ofensywną będą próbować zdobyć tę pierwszą próbę. Sam biegnie z piłką. I tak raz rozgrywający zdecydował się, że zdobędzie ją sam. Bardzo dobrze. Bardzo dużo akcji biegowych. Przebiegło mniej więcej 10 yardów i mamy pierwszą próbę. Pierwsza próba zdobyta. Czas leci. O czas poprosili zawodnicy trener Bydgoszcz Archers. Czyli po raz kolejny mamy zatrzymanie zegara meczowego przed końcem tej połowy. Zawodnicy Szarc ustawieni z piłką na 20 yardzie. Na 24 yardzie połowy Bydgoszcz Archers. Coraz mniej czasu do zakończenia pierwszej połowy. Wynik 13-6 dla gospodarza z Warszawy. I kontynuujemy naszą serię ofensywną. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Pierwsza próba, 10 yardów, 24 yard. Czekamy na kolejne zagranie Luka. I już przybice nasz rozgrywający. Skrzydłowego, ale daleka piłka. Dalekiego podania. I mamy przechwy. Piłkę złapał cornerback w biało-żółtym stroju. Mamy też flagę na murawie. Czekamy na decyzję sędziów. Stoi mamy jeszcze flagę na boisku. Kinów. Dwukliniowy, czy by któryś za szybko ruszył do piłki? Zawodnik w tych strojach. Nie, piłka przychodzi w posiadanie. Holding, jeszcze w wykonaniu Warsaw Sharks. Odrzucają parę zawodników Archers. I jeszcze oni będą przy piłce, czyli drugi przechwyt w tym meczu kanadyjskiego rozgrywającego. Zawodnicy melduje się teraz na boisku. Archers na 5 yardów przed własnym pole punktowym rozkoczą kolejną akcję. I będą grali kolano, z tego co wskazuje sędzia, więc w tym takim rezultatem, czyli 13-6, zakończy się pierwsza połowa spotkania. I tak, zagrane kolano, victory formation. I w tym momencie kończy się pierwsza połowa dzisiejszego spotkania. Warsaw Sharks, Bydgoszcz Archers.